Sprawdźmy, czy nadajesz się na detektywa. Na rozgrzewkę coś łatwego. Spójrz na zdjęcie grupki znajomych, którzy spędzają razem czas. Są tu trzy pary. W każdej jest chłopak i dziewczyna. Jak sądzisz, kto umawia się z kim? Dwójka z prawej wygląda, jakby czuła się swobodnie w swoim towarzystwie i nie zwraca uwagi na innych. Według mnie są parą. Psychologowie mówią, że w grupie mamy tendencję do ustawiania się w kierunku osoby, którą lubimy najbardziej. Dziewczyna z ciemnymi włosami i czarnowłosy facet są do siebie zwróceni. Muszą być drugą parą. Z kolei kobieta z rudymi włosami i chłopak po lewej wciąż na siebie patrzą. Też są parą. Udało ci się zgadnąć? To była rozgrzewka. Przejdźmy do sedna. Mam dla ciebie kilka spraw do rozwiązania. Młoda kobieta Agnieszka zaginęła. Renia, jej najlepsza przyjaciółka, powiedziała, że dziewczyna planowała ucieczkę ze swoim tajemniczym chłopakiem. Podobno mieszkał gdzieś za granicą. Agnieszka zostawiła list pożegnalny. Co myślisz o tej sprawie? Jeśli list wydaje ci się podejrzany, to dobrze myślisz. Pierwsze litery każdego wersu tworzą słowo pomóż. Być może Agnieszka została zmuszona do napisania tej notki. Myślę, że śledczy powinni zgłębić tę sprawę. Ela jest doktorantką pracującą na uczelni. Niedawno kupiła motocykl, o którym marzyła od dzieciństwa. Pewnego poranka wypolerowała go przed wieczorną przejażdżką, zamknęła garaż i poszła do pracy. Gdy otworzyła garaż wieczorem, zobaczyła, że motocykl zniknął. Przepytała trójkę sąsiadów. Michał powiedział, że gdy poszedł wieczorem na zakupy, widział pojazd w garażu. Ania zeznała, że wyszła z domu wczesnym rankiem i dopiero co wróciła do domu. Sylwia przyznała, że nie zwróciła uwagi na dom Eli. Denerwowała się rozmową o pracę. Kto ukradł motocykl? Michał powiedział, że widział motocykl w garażu. To ciekawe, bo pomieszczenie było zamknięte. Na komisariat policji dostarczono anonimową wiadomość z informacją, że jeden ze studentów miejscowej uczelni nie jest człowiekiem, lecz przebranym za człowieka obcym z równoległego wszechświata. Do notki dołączono również zdjęcie grupki młodych ludzi. Wśród nich ukrywa się obcy. Kto wygląda podejrzanie? Po lewej stronie zdjęcia stoi lustro odbijające studentów, wszystkich poza tą dziewczyną. Jej odbicie nie pojawia się w lustrze. To wystarczająco podejrzane. Właściciel sklepu jubilerskiego zauważył, że co miesiąc znikała para kolczyków. Jego podejrzenia padły na kasjerkę. Po pierwszym incydencie darował jej, po drugim zmniejszył wypłatę, po trzecim razie jednak był zmuszony ją zwolnić. Mimo to do kradzieży doszło po raz czwarty i potem jeszcze raz. Wtedy właściciel postanowił przejrzeć nagrania z monitoringu. Oto kilka zdjęć wykonanych kolejno w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Widzisz na nich coś podejrzanego? Na każdym zdjęciu widać mężczyznę z ręką w gipsie. Gdyby złamanie było prawdziwe, wyleczyłoby się po maksymalnie 2 miesiącach. Zdjęcia są jednak z 5 miesięcy. Gips jest fałszywy, a gość jest złodziejem. Według mnie kasjerka może pozwać pracodawcę do sądu pracy, ale popadam w dygresję. Viola oczekiwała na przesyłkę, która się opóźniała ze względu na ulewny deszcz. Musiała pójść do pracy. Poprosiła swojego chłopaka, który miał wolne, o odebranie paczki na poczcie. Gdy wróciła do domu, chłopak powiedział, że dopiero co wrócił, ale przesyłka jeszcze się nie pojawiła. Viola od razu zrozumiała, że chłopak ją okłamał. Jak się tego domyśliła? Mimo, że cały dzień padał deszcz, miejsce pod samochodem jest suche. To oznacza, że nikt nie korzystał z pojazdu.
Doktor Kret, jeden z najlepszych chirurgów w kraju, wybrał się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie powiedział, że został okradziony w biały dzień. Agent spytał, czy doktor zapamiętał jakieś szczegóły wyglądu złodzieja. Chirurg przyznał, że nie pamięta samego momentu kradzieży, ponieważ złodziej działał szybko. Poza tym, ponieważ miał bardzo słaby wzrok, nie widział go zbyt wyraźnie. Agent odmówił dalszego postępowania i powiedział, że pan Kret kłamie. Wcale nie został obrabowany. Dlaczego nie uwierzył doktorowi? Pan Kret jest chirurgiem. W tym zawodzie dobry wzrok to podstawa. Do czego dobrze opłacanemu chirurgowi pieniądze z ubezpieczenia? Ciekawe. Trwało właśnie przyjęcie urodzinowe pani Wolskiej, na które zaproszono pół miasta. W pewnym momencie w całym budynku na kilka minut zgasły światła. Gdy zaświeciły ponownie, pani Wolska zauważyła, że zniknęły jej piękne diamentowe kolczyki. Główną podejrzaną była Sylwia, jej daleka krewna. Dziewczyna jednak powiedziała, że była w łazience i poprawiała makijaż. Nawet nie zauważyła awarii prądu. Kto kłamie? Pani Wolska czy Sylwia? Światła zgasły w całym budynku. Gdyby Sylwia poprawiała makijaż, na pewno zauważyłaby, że coś było nie tak. Ciemność! Widzę ciemność! W równoległym wszechświecie można się tylko dobrze bawić i jeść słodycze. Czemu jeszcze mnie tam nie ma? Nikt nie musi czytać książek ani się uczyć. Pani Kowalska wróciła do mieszkania po długim dniu w klubie. Jej trzy córki były w tym czasie w domu. Kobieta spytała, co robiły. Hania odrzekła, że kupiła nową planszówkę i cały dzień grała w nią ze znajomymi. Ela powiedziała, że imprezowała na basenie ze znajomymi. Ewa przyznała, że urządziła sobie całodzienny maraton seriali przy lodach. Pani Kowalska od razu się domyśliła, że jedna z nich kłamie. Która? Hania trzyma w ręce nierozpakowaną grę. W jaki sposób mogła w nią grać? Czwórka znajomych jechała na weekend do Nowego Jorku. W samochodzie grała muzyka i wszystkim dopisywał szampański nastrój. W pewnym momencie kierowca się rozproszył i spowodował wypadek. Przybyły na miejsce policjant zaczął przesłuchanie. Spytał wszystkich, kto siedział za kierownicą, ale nikt nie chciał się przyznać. Potem policjant zajrzał do środka samochodu. Potrafisz powiedzieć, kto był kierowcą? Spójrz, na fotelu kierowcy wisi torebka. Musi należeć do kobiety. Tak się składa, że w grupie jest tylko jedna. Zapewne to ona kierowała samochodem. Pani Borkowska wróciła do domu z pracy i spytała córki, co robiły przez cały dzień. Miały szlaban i zakaz wychodzenia z domu oraz oglądania telewizji. Kornelia powiedziała, że krzątała się po domu i właśnie upiekła pizzę na obiad. Ewelina odpowiedziała, że była u siebie w pokoju i czytała książki. Lilka stwierdziła, że cały dzień sprzątała swój pokój. Która z nich kłamie? Kornelia powiedziała, że sama upiekła pizzę. Skoro tak, to co w koszu na śmieci robi pudełko po pizzy? Zamówiła ją i prawdopodobnie robiła coś zupełnie innego. Był chłodny jesienny dzień. Pan Kowalski czytał gazetę nad herbatą. Od czasu do czasu wyglądał przez okno. Zauważył, że czterej nastoletni chłopcy, Nikodem, Marek, Dawid i Piotrek byli na pikniku. W pewnym momencie do pokoju gościnnego pana Kowalskiego wpadła piłka, tłukąc szybę. Chłopcy spakowali się i wrócili do domów. Żaden nie chciał się przyznać do winy. Wieczorem tego samego dnia pan Kowalski otrzymał liścik. Był w nim tylko znak zapytania. Wiesz, kto stłukł szybę? Podpowiedzią jest znak zapytania, czyli pytajnik. Dosłownie pytajnik. Nik to skrót od Nikodem. Ania znalazła swojego kolegę, Olka, leżącego nieprzytomnego na podłodze na poddaszu. Zadzwoniła więc po policję. Przybyły na miejsce śledczy poprosił dziewczynę, żeby opowiedziała, co się stało.
Ania stwierdziła, że gdy przechodziła obok domu Olka, zauważyła, że wszystkie światła się świeciły. Podeszła do okna, zajrzała do środka i zobaczyła chłopaka na podłodze. Potem zadzwoniła na policję. Śledczy nie uwierzył jej. A ty? To nie brzmi logicznie. Olek był na poddaszu, Ania nie mogła go zobaczyć przez okno. Chyba, że ma 6 metrów wzrostu. W środę zaginęła Magda, jedna z licealistek. Jest trójka podejrzanych. Dyrektorka, pani Borkowska, szkolna kucharka, pani Kowalska i woźny, pan Nowak. Pani Borkowska powiedziała, że była zawalona robotą, w ogóle nie wychodziła z biura. Pani Kowalska zeznała, że została w kuchni po pracy, musiała wszystko posprzątać przed weekendem. Pan Nowak z kolei powiedział, że wyszedł ze szkoły na zakupy, ale wrócił kilka godzin później. Kto porwał Magdę? Zeznania kucharki brzmią dość podejrzanie. Jest środa. O jakim sprzątaniu przed weekendem ona mówi? Jędrek jechał pociągiem z Madrytu do Amsterdamu, ale gdy pociąg dojechał do stacji, chłopaka nigdzie nie było. Przyjaciele Jędrka zgłosili jego zaginięcie. Kilkaset kilometrów przed Madrytem śledczy znaleźli kilka poszlak. Najpierw zobaczyli ślady butów Jędrka, nieco dalej znaleźli jego walizkę, przesłuchali też mężczyznę, który widział Jędrka jako ostatni. Powiedział, że chłopak nie miał biletu i wyskoczył z pociągu na widok nadchodzącego konduktora. Najpierw wyrzucił walizkę, a potem sam wyskoczył z pociągu. Wierzysz mu? Gdyby tak było, policjanci najpierw znaleźliby walizkę, a dopiero potem ślady butów Jędrka. W tym przypadku możemy wywnioskować, że podróżny wcale nie wyskoczył z pociągu. Ktoś musiał go wypchnąć. Co za bezczelność!